Ten rok rzeczywiście przygotowanie szkół jest dobre. Dzisiaj akurat w Rzeszowie było otwarcie pętli autobusowej dla poprawy bezpieczeństwa dojazdu dzieci do szkoły. Powstały nowe sale multimedialne. Oczywiście te sprawy związane z malowaniem, czystością, porządkiem, wszystkie zostały na czas zrealizowane. Również została zrealizowana inwestycja drogowa dojazdy i objazdy w szkole w Starzynie. Zostały wyremontowane klasy, powstały nowe oddziały. Trzy największe inwestycje dla oświaty przez okres wakacji, które były wykonane dla gminy Puck. Takie największe zadania to jest pętla autobusowa w Rzeszowie, gdzie jesteśmy, droga dojazdowa w Starzynie oraz wyremontowanie i przystosowanie dwóch klas w szkole w Połczynie. Wymiana instalacji i opraw oświetleniowych w kilku szkołach, gdzie nie były spełnione standardy. To są takie te największe nasze zadania, które w tym roku realizowaliśmy, a pozostałe drobne, ale w sumie składa się to na prawie 650 tysięcy złotych w skali całej gminy.